Moim pierwszym zwycięzcą i miłością życia była Maja, moja żona. Po jej tragicznym wypadku, kompletnie załamany, uciekłem od świata. Pozostawiłem nawet moją córkę, Ewę. W końcu jakoś się pozbierałem, ale wciąż lękałem się wspomnień. Udało mi się zerwać z przeszłością, ale stres związany z wielkim wyścigiem Obana, a zwłaszcza ten zdumiewająco podobny styl latania Mai i Moli, przywrócił bolesne wspomnienia. Oban, Star Racers. Doskonalone jak Ondai. Dopóki możemy latać, dopóty mamy szansę. Odrzucam myśl o końcu świata. Mama jest najlepsza! Jej nic złego nie może się stać! Jest! Widzę ją! Wygrywa! Wygrywa! Skąd taka zamieć? Nie mam pojęcia. Nagle spadła temperatura. Chodź, Koji. Musimy przykryć nasz statek. Pomóc wam? Poradzimy sobie. Wracaj do łóżka. Musisz odpocząć. Poszukaj w magazynie grzejników. Nie dość, że jestem ostatnia w rankingu, to jeszcze ta śnieżna burza. Pośpiesz się, Jordan. Nie czuję już palców. Czemu to się nie chce rozpalić? Pomyśleć, że pod koniec 21... A, jest. Och, jak może być tak zimno? Można tu zamarznąć. Chodź, wejdź tu. A? Może powinniśmy usiąść bliżej siebie? A? No, jak to mówią, jeden Eskimos pod kocem zamarza, dwóch Eskimosów pod kocem przeżywa. Więc ten Eskimos umrze. Aha. Muszę się połączyć z Ziemią. Kiedy jest dostępne okno dla transmisji? Portal komunikacyjny jest aktualnie otwarty. Doskonale. Szkoła z internatem Sterna. Proszę mnie połączyć. Czy pan wie, która jest godzina? Podopieczni nie mogą odbierać telefonów o tej porze. Przepraszam panią, ale dzwonię z bardzo daleka. Każdy tak mówi. Z kim mam połączyć? Wszyscy uczniowie już śpią. Chciałbym rozmawiać z panną Ewą Way. Ewa? Co zrobiła? Okradła pański sklep? Opuściła hotel, nie regulując rachunku? Ależ nie. Muszę z nią porozmawiać. Minęło dużo czasu. Jestem jej ojcem. Nazywam się Way. O, pan Way! Proszę się nie martwić. Znajdziemy pańską córkę. Nic jej nie będzie. A jeśli chodzi o Czesne, to zapewniam pana, że mieliśmy zamiar wszystko zwrócić, jak tylko... O czym pani mówi? To nic pan nie wie? W dniu jej urodzin czekała całą noc na pański telefon. A rano po prostu uciekła. Ewa. Oh.
Nigdy jeszcze nie byłam w górach. Co za niesamowite widoki. Wielkie, otwarte przestrzenie. Tu są idealne warunki dla naszego Aroa 3. Mogę to zrobić. Mogę wygrać ten wyścig! Wygrać dzisiejszy wyścig! Książę Aika! Hej! Uważaj! Postanowiłam dzisiaj z tobą wygrać, książę! Czas pobłażania się już skończył, mój drogi książę. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Moja przyjaźń z drużyną ziemian jest moją prywatną sprawą. Nie ma żadnego związku z krogami. Nie będę się powtarzał. Kros! Czyś ty postradał zmysły? Ja nie, ale ty z pewnością. Zostaw go! Skoro nie możemy ufać księciu Nourasi, to jak możemy ufać jego ludziom? Kros, przestań! Co mam zrobić? Do przodu. Widzisz gdzieś kamienne bramy? Tak. Widzę jedną. Wygląda na to, że szykuje się sprint. Najwyższy czas. Zobaczymy, jak działają nasze dopalacze. Zaczekaj. Koji sprawdzi zużycie paliwa przy pełnej mocy. Gotowe. Możesz dodać gazu dokładnie za 20 sekund. Przyjęła! Jest tak, jak przewidywałem. Te stworzenia z krwi i kości potrafią się popisywać i nic ponadto. Udowodnij mi, że jesteś liderem, młody książę. A? Co on robi? Jordan, za 10 sekund włączam dopalacze. Molly, dzieje się coś dziwnego. Aika jest tuż obok i ładuje strzały. Spokojnie, przecież do nas nie strzeli. Też tak myślę. Właściwie jest mi coś winien. No to jazda! Unsakai norma sofar! Ty obłudniku! Czwarty wyścig. Znowu bez punktów. Już się nie odbijemy od dna. Och, słodki książę. Zapłacisz mi za to z nawiązką. Nie rozumiem, o czym mówicie. Ja się nie poddaję. Dopóki wyścig się nie skończył, ciągle mamy szansę. Zobaczycie! Dlaczego? Czemu on to zrobił? Molly, tu każdy dba tylko o siebie.
Najwyższa nagroda jest zbyt wartościowa. Wróć natychmiast do latającej świątyni. To już koniec. W każdym razie na dzisiaj. Koji, czy ty też to widzisz? Wskaźnik bram wskazuje na podłoże. Zgadza się. Pewnie został uszkodzony podczas upadku. Tym się nie przejmuj. Oni wszyscy ominęli bramę. Co? Gdzie jest ta brama? Jordan, czy mogę cię o coś prosić? Czy mam odstrzelić Aikę? Najpierw huknij w ten lód. Proszę bardzo. Może to mnie uspokoi. No. Wygląda na to, że Aika zrobił nam przysługę. Wracamy do wyścigu. Brama była ukryta pod pokrywą lodu. Molly, jesteś genialna! Czułam, że to będzie mój dzień. Spodziewałem się, że ludzie znajdą jaskinię tak szybko. Ich mózgi są takie malutkie. Za łatwo nam szło. Brałem pod uwagę taki wariant. Nic mnie nie zaskoczy. Skąd wiedział? Drogi kupo złomu! Dotychczas nie zwracałem na siebie uwagi. Zbierałem dane o moich przeciwnikach. On jest nie do trafienia. Ale już czas, abym zajął należne mi miejsce wśród was. Nie dziś. Nie pozwolę ci. Opór jest bezcelowy. Moje procesory przewidują z wyprzedzeniem 100 waszych posunięć. Nikt mnie nie powstrzyma. Zdobędę najwyższą nagrodę. Naprawdę? A to przewidziałeś? Pogódź się z faktami. Twoja dobra passa skończyła się. Roboty to kolejne ogniwo łańcucha ewolucji. To jest mój dzień, zrozumiałeś? Głupcy. W przeciwieństwie do was, ja mogę przewidzieć tor lotu każdego z tych bloków.
tyle możliwości. To jest piękne. Szybciej, szybciej! Cóż to był za wyścig, moi drodzy? Słodka Molly nareszcie zdobyła punkty. I to jakie punkty? Pełne 9 punktów za pierwsze miejsce. Brawo, Molly! A jeśli chodzi o miejsce drugie i trzecie, wygląda na to, że wszyscy przegapili tę bramę. Drużyna Ziemian nie zdobyła dziś zbyt wielu przyjaciół. Ale taki jest wielki wyścig. Tylko najlepsi mogą ubiegać się o najwyższą nagrodę. Hurra! Brawo! Co? Dziękuję panu. Możecie mi wierzyć, jeszcze jak się starał, a raczej to się starało. Jeśli kiedyś kupa złomu będzie lepsza ode mnie, zrezygnuję. Po prostu marzę o tym, żeby zobaczyć minę naszego dobrego księcia Aiki. Pewnie teraz ze złości zjada swój łuk. Zapowiada się piękna noc. Piękna. Nie miałem okazji zapytać cię o twoje życie. Masz na ziemi jakieś rodzeństwo, które na ciebie czeka? Rozumiem, jesteś jedynaczką. Twoi rodzice pewnie cię gnębili. Gdzie pracowałaś, zanim do nas dołączyłaś? Pracowałam? Tak, jako mechanik. Przedtem byłaś mechanikiem, prawda? Tak, zgadł pan, mechanikiem. Pracowałam w kilku miejscach. Ostatnie to... Brocaro Motor Racing, tak. Brocaro Motor Racing? Tak się składa, że znam Cliva Brocaro całkiem nieźle. Pracował dla mnie przez kilka lat. Zaraz po tym, jak jego zespół zbankrutował. Chodziło mi o to, że pracowałam. Czy to ważne, gdzie? Powiedz mi, czy słyszałaś o szkole z internatem Sterna, młoda damo? Ja? Szkoła Sterna... Zapytam inaczej. Czy jesteś moją córką, Ewą? Gdybym była twoją córką, zorientowałbyś się. Nie musiałbyś o to pytać, prawda? Bardzo przepraszam, ale muszę zajrzeć do Aroła. Udany dzień, prawda? Ej, Molly, zaczekaj. Mam nadzieję, że nie pokłócił się z tobą, bo jeśli tak, to zamienię z nim parę słów. To nie zupełnie była kłótnia. A co miałaś na myśli, mówiąc niezupełnie? Zorientował się, że trochę kłamałam, chcąc zdobyć tę pracę. Przecież wszyscy tak robią. Myślę, że chodzi o coś więcej. Chcesz o tym pogadać? Spróbuj, może ci ulży. Byłoby mi miło. Dzięki, Jordan. Ale będzie lepiej, jak już pójdę spać. Dobranoc, Molly. Byłaś dziś świetna. Znów będziemy rodziną.
ale nie w taki sposób. Kto by chciał takiego ojca? Wolałabym już zostać Molly do końca życia. O, Ewo. To ty. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Wojciech Szymański. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Aleksander Mikołajczak, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Wojciech Solarz, Jarosław Domin, Mieczysław Morański, Karol Wróblewski, Ewa Kania, Dariusz Odija i inni.